o głosy i zdrowie mieszkańców Gliwic. Przed drugą turą wyborów w tym mieście kampania rozgrywa się m.in. na gruncie budowy nowego szpitala. W Gliwicach powinien powstać we współpracy z lokalnymi władzami duży szpital Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który zabezpieczy mieszkańców zachodniej części regionu. Czy wyborcze obietnice się zmaterializują? O tym Paweł Jędrusik. Minister zdrowia Izabela Leszczyna widziałaby współpracę pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym a Gliwicami, bo ten pierwszy nie ukrywa, że uczelnia potrzebuje nowoczesnego szpitala. Obecne placówki w Gliwicach miałyby zostać wtedy zlikwidowane. Szereg jednostek szpitalnych jest w starym, w starym budownictwie, łącznie z tym, że czasami na badania diagnostyczne trzeba przewodzić pacjenta z jednej części szpitala na drugą meleksem. O tym, że nowy szpital jest potrzebny, nie trzeba nikogo przekonywać. Problem jest natomiast z finansowaniem jego budowy. Pomysł ma już minister zdrowia. Doszliśmy więc do wniosku, że Rada Ministrów, minister zdrowia może wystąpić do Rady Ministrów z prośbą o ustanowienie wieloletniego programu. Bo chodzi o to, że Gliwice pieniądze będą mieć na tak zwaną część podstawową, czyli praktycznie budowę szpitala w stanie surowym zamkniętym, a tak każdy dołożyłby swoją cegiełkę do budowy. Płynęło nam pięć ofert w tym postawowaniu przetargowym, najtańsza na 878 milionów złotych. Nowy szpital miałby powstać przy ulicy Kujawskiej niedaleko areny Gliwice. Warto przeanalizować po pierwsze tą lokalizację, a jeśli ta lokalizacja miałaby jakieś mankamenty, być może szybko znaleźć inną. Byle tylko do czasu wyborów mieszkańcy nie stracili więcej zdrowia, bynajmniej nie z powodu braku szpitala, a wyborczej przepychanki obietnic.